Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Warcrafta 3. W poprzednim odcinku, który zakończył się cinematikiem, jak Lord Archimonde zniszczył Dalaran bodajże, zakończyliśmy plagę nieumarłych, czyli ścieżkę potępionych. Kurczę, coraz gorzej ze mną. Po zakończeniu właśnie tej plagi nieumarłych, czyli ścieżki potępionych, mamy inwazję na Kalimdor, czyli kampanię orków. Jedna z moich chyba najbardziej ulubionych. Rozdział pierwszy. Lądowanie. No cholera, mam coś z tym gardłem. Nie lubię początków misji, bo tutaj będzie średnio chyba z bazami i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. Więc będzie trzeba wszystkiego od nowa się uczyć i zdobywać takie pierdoły. Nie lubię tego. No, ale okej. Mamy trala, mamy kilku orków i troli. No dobra, spoko. Pasi. Wodzu, w szalejącej bitwie doznał poważnych uszkodzeń. Nie da się. No cały czas przecież mi na gardło wchodzi, nie? Bez kitu. Gdzie jesteśmy? Wczoraj było lepiej. Kalimdor? Chyba tak. Płynęliśmy na zachód, jak rozkazały. No, tam są tylko trzy kontynenty, więc no sorry. Jakieś wieści o gromie, Hellscreamie i reszcie? Nie. Nie, wodzu. Nikt ich nie widział, odkąd rozdzielił nas sztorm. Przygotować się do wymarszu. Jeśli nasi bracia... No właśnie, teraz będziemy spotykać po prostu rozbitków. No cholera jasna, co za głupi... kaszel, grypa... Nie wiem. No i mamy trala, który jest badassem. Damy sobie go pod kontrol 4. Są murloki. Bzzz. Dobra. Dom Hamera. No tak, dokładnie. Przyszedł twój czas. Dobrze, nic żadnego itemku nie miałeś. To jeden z naszych statków, wodzu. Musiał się rozbić na skałach podczas sztormu. O Jezu, co tu się stało? Niedawno rozegrała się tu wielka bitwa. Bardzo. Ziemia jest czerwona od świeżej krwi. Tak, tak. Czy w tej krainie nie ma nic prócz pyłu i kości? No chyba nie, tak. Trochę bieda. Wiecie co, pójdziemy... Kurde, nie wiem gdzie iść, bo tutaj też widzę jakieś przejście. No chyba lepiej brzegiem iść, żeby naszych odnaleźć. Ej, tutaj też coś jest, ale tak bez kitu coś jest. No i cały odcinek bym zrobił... bo gardło jest głupie. Co tu jest? Halo? Dzień dobry. Za honor. Tak. Ty, no tego się nie spodziewałem, że tu coś będzie. Tak. Smoki tu są. Za honor. Ej, bez kitu są tu smoki. Dobra. Jeden pot. Drugi pot, ale to nam nic nie dało. Więc nie poczekaj, tutaj poszedłem. Bo tam nic nie było. Pójdziemy sobie tutaj na lewo. A tutaj rozbiły się nasze okręty. Znaczy, nasze. Orków. Orków z majorków. Przyszedł. No, uwielbiam to. O, więcej murloków. Może mają klatki i naszych w klatkach. Ale bez kitu może mają. No nie, jednak nie. Murloki. Chyba najlepsze stworzenia na całym świecie. Takie jakieś pocieszne te stworki są. Ta szkoda nieraz zabijać. Dobra, znak leczenia, też spoko sprawa. Ja wiem jak działa znak leczenia, dziękuję za wskazówkę, chyba je wyłączę. Chyba, że wam nie przeszkadzają. A, tu jeszcze mamy zwój ochrony, którego wcześniej nie podniosłem, ale jestem wylewem. No dobrze, zwój ochrony daje plus 2 do pancerza. Chodźmy tędy. O, jest tu Tauryn jakiś. Rybne stworzenia mają ciała koni! Loktar Ogar! A się znak leczenia, chłopie. Szkoda. Te ohydne stworzenia mają ciała koni. Kurde, to było dobre. No, i w ten sposób Tauryni dołączyli do Hordy, kiedy tylko Horda trafiła na Kalimdor. Po prostu się polubili od pierwszego wejrzenia. Nie? Fajnie. For the Horde. Za honor. O, mamy jakiś statek.
Co to za świniowate stwory? Kui, kui. W życiu takich nie widziałem. Kui, kui. Przynajmniej są ładniejsze od ludzi. Chętnie do ludzi mają. Nie wiem. Postawiłem znak leczenia, bo no, są dość liczną grupką. Więc bałem się, że coś tam zrobią. Ale mamy jeszcze więcej znaków leczenia, więc wyszedłem na tym lepiej. To chyba jest ich obóz, skoro są takie... takie rzeczy tutaj. O, mają dwa trolle. A jak ja bym podbiegł tutaj, to ja ich uwolnię od razu. Tak. Dzięki za pomoc, stary. Ruszajmy. Ty stary. Ludzie mówili, że to jest wódz. Okej, okay. Tylko że to jest wasz wódz, a ty powiedziałeś do wodza stary, więc okej. Okay. Świnioludzie, no spoko nazwa, myślę. Świnioludzie mordują te bykostwory. Przybyliśmy tu, by uciec przed bezsensowną wojną. Tymczasem otacza ona nas ze wszystkich stron. Uratowałem go. Bez kitu go uratowałem. Ale nie będziesz walczył dla mnie, nie? Myślałem. Szkoda. Za honor. A bez kitu szkoda. Czy ja wiem, że to jest... jaki to jest? Tauren krwawego kopyta. Aha, no tak, no w sumie byk, nie? To ma kopyto. O, mają statek, tylko żeby naszych nie mieli. Już które mam nieczaśnie sobie tutaj. No, na razie nie muszę używać speli, więc na luzie. Nie wiem, całą kulę ziemską, znaczy Azeroth? Nie, to nie jest Azeroth. A może Azeroth? W sensie całą kulę ziemską, cały glob przepłynęli naokoło. Nie było problemu, jako że sztorm ich kuźwa złapał w Kalimdorze. Ale bez kitu, to tak trochę przypał. Dobra, skoro ty, Taurynie, nie chcesz z nami iść, to myślę, że możesz się bujać. Ale tak. Bez kitu. O, nasi. Tromka, wodzu, wiedzieliśmy, że nas odnajdziecie. Tak, tak. Tromka, wojowniku. Cieszę się, że jesteście. Co oni mówią, ciomka? Nie w załodze Hellscreama. Boże. Nie, wodzu, rozdzieliła nas burza. Dopiero co tu przybyliśmy. To jest jakieś przejście też. Tu mieli chyba obóz, a może wyżej jest dalej obóz. Dobrze, zaraz padną. Pa, postawili swój znak leczenia. Nie wolno. Ale bez kitu nie wolno. Dobrze. Dobrze, padli. Tu jest jedno przejście jakieś też, ale wiecie co, tu chyba przejście jednak... Nie, tutaj było przejście jedno. O, tutaj się gonią ci. Wygląda na to, że konioludzie przygotowują się do walki. No, bez kitu. Ale tu jest wysoko, aż kamera się dalej nie oddala. Ojejku. Tak. Czy tu nigdzie też nie byłem? Ale tu chyba nigdzie przejścia innego nie było. Tak, to... Znaczy w sumie... Tu... Nie, w sumie to jest jedyne chyba przejście, tak. No, nie musimy używać znaków leczenia. Dobra. Nikt nie przeżyje. Tak. Dobrze. Przyszedł twój czas. Pamiętam, jak w WoWa grałem po stronie hordy i zaczynałem orkami, to tam właśnie pierwsze misje to były, żeby zniszczyć tych wszystkich, tych świnie, nie wiem, jak ich nazwać nawet tak konkretnie. Tu, no właśnie, tędy nie przejdziemy, więc jedyne przejście mamy tutaj. Tylko, tak. Więc trzeba iść jednak tędy. Oj. Aha, czyli przeszedłbym normalnie tędy, bo tutaj brzegiem rzeki bym pewnie doszedł. Tutaj, tak? Jeśli się nie mylę. Tak mi się wydaje przynajmniej, albo nie? Ej, bez kitu, nie? Tu jakbym szedł tralem, to bym nie przeszedł... Tu bym przeszedł, tu w sumie by mi nic nie dało. Dobra. Za dom Hammera, dokładnie. No to trzeba iść tędy tylko, mamy jedno przejście. Loktar. Aha, wy nawet tędy nie przejdziecie, Lamusy. No dobrze. Dobrze, może to na górę pójdziemy, widzę więcej murloczków. Dabu. Tak. Dabu.
Błyskawica jest po prostu cudowna na murloki. Dobra, murloki popadały. I jeszcze ten murlok ciało żerca. Troll, bierz księgę. Dobrze. Lewo, w dół, w dół. W lewo, w prawo. Za honor. Tak. Dobrze. Co tutaj mamy? Nic. Aha, czyli jednak w dół. Dabu. Ale mi kości strzelają. Masakra. Dabu. Może to jakiś stateczek będzie, co? O, no i są. Za honor. Trąbka wodu. Witaj, wojowniku. Spotkaliście może... Gania ludzie atakują! Brońcie się! Loktar! Loktar! Gdzie mam imię? Konie ludzie. No dobra, spoko nazwa. Co mam robić? Dobra, pod. Co my damy? Wilki chyba damy, co? Jestem. Gdzie mam iść? Tak mi się wydaje, że to będzie spoko. Co mam robić? Co mam robić tu? Dobrze, tutaj chyba już wszystko padło. O, mamy jakiś krótki przerywnik. Jestem Kern, wódz Taurenów, z klanu Krwawego Kopyta. Dzielnie walczycie, zielonoskórzy, ciekawe z was istoty. Jestem Tral, a to moi bracia orkowie. Przybyliśmy tu odnaleźć obiecane nam przeznaczenie. Okej. Szukacie przeznaczenia, a ono samo was znajdzie. Aha, on ma totemy, zawsze mnie zastanawiało, co on na plecach. Na północy jest pewna wyrocznia, może ona... Na północy? Ale w tamtą stronę zmierza armia konioludzi. Co? Nie, moja wioska jest w niebezpieczeństwie. Muszę się więcej dowiedzieć o tej wyroczni. Za nimi! Trzeba za wszelką cenę bronić Kerna. Za honor! Udaję się za nim, ale pewnie będę pierwszy tam. Za honor! Bez kito. Dabu. Trzeba bronić bestii kodu. Tral nie może zginąć, Kern nie może zginąć. Dabu. No dobra, no w sumie jest logiczne, nie? Tak. Dabu. A ciekawy swoją drogą, jakie budynki mają Taureni, bo nie pamiętam. Takie? Ale jaki mały Tauren, ojej. Za honor. Dobra, konie ludzie chyba padną. Co? To już? W samą porę. Przypuszczają kolejny szturm. No to jedziemy z koksem, nie? Za dom Hamera. Przyszedł twój czas. Za dom Hamera. Dobra, pancerze mają dosyć, więc nie będę tego używał już. Co? Padli. Lok na raż! Znowu nadchodzą! Kaj. Za dom Hamera! Tak. Lok na raż! Co mam robić? Bierzmy się do roboty! Tam ratem padnie. Za dom Hamera! Lok na raż! Co? Dobra. Pod, a jeszcze jeden. Kogo mam zabić? Bierzmy się do roboty. Za honor. Ojej, to jakiś... mają z sobą czempiona. Czas. Za dom Hamera. Dobra. A ten czempion też kozacki jest, nie? Dobra, ci tu walczą. O, trochę mi trolle popadają chyba. Dobra, ale ten champion też padnie. Bez itemu. No, jaka bieda.
Ej, dobra, to nasz. Ja już spanikowany. Dobra, główne zadanie wykonane, więc to już chyba jest GG. XD. Twoje plemię jest bezpieczne, starcze. Dzięki ci, młody wodzu. Centaury wypłoszyły z tych stron całą zwierzynę, a ja nie mogę pozwolić, by mój lud umierał z głodu. No tak. Wkrótce ruszymy na północ, na bujne łąki Molgor. I boicie się, że najeźdźcy znów was zaatakują? Tak. Te diabły są szybkie jak błyskawica. Na równinach na pewno... No, może dlatego, że są koniami. Koniami. Cóż, koniami. Jeśli powiesz, jak koniami. Do tej wyrażni, mają... O której mówiłeś, wyglądają jak konie. O, wybrnąłem. Coraz bardziej mnie intrygujecie, młody tralu. Z radością przystajemy na wasze towarzystwo. No i horda ma kolejnych ziutków. Że tak powiem. Dobrze. O, Centaury Bandyci też jest taka frakcja tutaj. Dobrze, w każdym razie dziękuję za uwagę. To była pierwsza misja z kampanii Orków, z Majorków. I co? I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!